poprzednim odcinku z pojedynków. Pensanioki? Mega dzikie kliknięcie, ale klikam gdzieś tutaj. Karelia! Tak, brzmiało tak karelsko. Pensanioki brzmi po prostu jak najbardziej fińska miejscowość, a było zapisane w cyrylicy, a Finlandia straciła te rejony Rosji w 40 latach. Zanim zaczniemy, na dole czempiona byłem 2300, a teraz 40 elo więcej jestem 1400, co bardzo dużo znaczy. Ewidentnie sporo osób wbija czempiona, mówi: dobra, to jest moje największe osiągnięcie i już więcej nie gra. I gramy z Ayataką z Japonii. W ogóle będę na GeoGuessr Mistrzostwach Świata pierwszych w Szwecji w październiku. Jak ktoś mieszka w Sztokholmie, to dajcie znać po sobie. Nie będę brał udziału jako uczestnik, ale będę kibicował. A, słuchawki. Niestety nie da się wyłączyć tych głupich dzwonów, więc po prostu będzie bez dźwięku i co mnie bardzo boli, bo ja nie będę miał dźwięków o tym, że coś się dzieje, wiecie, o co chodzi. Nie będę miał dźwięków o rundzie, więc myślę, że to mega problem od strony GeoGuessera, od strony tych twórców, to wygląda jak Polska. Zanim przejdziemy dalej, chciałem podziękować sponsorowi tego filmu, czyli YFood. Mamy lato, jest ciepło, więc zacząłem pedałować i kupiłem rower. Jak zapewne wiecie, na rowerze się liczy waga, trudno jest spakować w drogę gotowy obiad. I nawet zanim YFood mnie poprosił o współpracę, już korzystałem z ich produktów. A pytacie się mnie, co to w ogóle jest? Jak ktoś jest żywieniowo kumaty, to ten tył butelki pokaże wam nastawienie tej firmy. Również to mnie bardzo zadziwiło. Niektóre firmy, gdyby nie musieli makra rozpisywać, to by tego nie robili, a tutaj macie rozpisane witaminy, minerały, co bardzo w ogóle popsuje. Jest to sposób na uzupełnienie swoich sił, swojej energii, kiedy nie ma się czasu na zjedzenie porządnego posiłku. W formie bardzo przenośnej, nie trzeba tego nawet trzymać w lodówce, możecie po prostu wrzucić do plecaka. I co mi się podoba, dużo białka, bo leci masa powoli. I jakby będę z wami szczery, czy jest to zamiennik zbilansowanej, dobrze ogarniętej diety? Absolutnie nie. Ale jakbym miał wybrać pomiędzy YFood a czekoladą i chipsami, to bym wybrał YFood za każdym razem. Możecie kupić albo gotowe pićko, gotowego batona, albo proszki, które są również w wersjach wegańskich, napoje również, na oficjalnym sklepie YFood w internecie, gdzie możecie użyć specjalnego kodu, który jest w tej chwili na ekranie, aby otrzymać 10% zniżki. Jakby to nie było oczywiste z tego, że macham nimi cały film, to są moje dwa ulubione smaki. A więc dzięki wam za obejrzenie lokowania, dzięki YFood za zasponsorowanie tego filmu i miłego oglądania. Ale Polską to nie... Polska. Wyglądała jak Polska i mamy dziurawe słupy. Wiecie co? Napiszę do devów, powiem im: ogarnijcie się z tym dźwiękiem, po prostu je troszeczkę przyciszę, bo ja potrzebuję te dźwięki jak czas tyka, jeżeli oponent szuka. Byliśmy troszeczkę bardziej na południe. Anglia. Kilometr 117. Contrata Ultimus Lotes. Jak ja nie lubię czasami. W sensie kocham motocyklistów, ale z drugiej strony ich nie lubię. Nie wiem, gdzie jestem. Zacznijmy od tego. Muszę się skupić bardziej na gierce. El Chorreadero. Pachoł? Nic nie mówi mi pachoł. W sensie jakiś ekwador na razie bym klikał. Nie wolno rzucać śmieci. Co, klikamy w ekwador? Myślę, że to może być błąd, ale klikamy w ekwador. GG. Dobra, napisałem teraz, żebym nie zapomniał po prostu. Powiedziałem: siema, ogarnijcie te dźwięki, bo są tragiczne i ich nie lubimy. UY. Nie wiem, czy to jest stolica Urugwaju, ale klikam po prostu centralnie. I Urugwaj ma zwykle takie żółte, bardzo amerykańskie sygnalizatory świetlne. Okej, okay, on kliknął w Brazylię, ja kliknąłem tutaj i to może być wystarczające, żeby go dobić. Nie. 1,5 obrażeń. Stany? Kanada! Gdzie w Kanadzie? Przednich blach nie masz, więc... Police Auto. 418. Toronto. Fuck! Pomyliłem. Pomyliłem kierunkowe, ale nie ma siary. Nie oberwę aż tak dużo. Brzo. Nie zauważyłem chyba kompletnie francuskiego języka. Po prostu taki miałem głupi odruch, że to jest tam. Jakaś Islandia? Czy Norwegia?
Ogar. Z akcentem nad O zdecydowanie. Zdecydowanie to jest ta Islandia. Chciałem powiedzieć, że Szwecja, bo są żółte ograniczenia prędkości, ale mam nadzieję, że to jest Reykjavik. Chociaż mam swoje wątpliwości. Oj, oj, oj. Bliska partia w sumie. No, jakbym kliknął w środek, to byłoby o wiele bardziej risky, ale bym teraz wygrał, ale nie sądzę, że to byłby dobre zagranie. Więc na tej rundzie wszystko się chyba okaże. Garcia, stop. Meksyk, prawdopodobnie. A jaka część Meksyku? Pierwsza gena w Meksyku? Nie sądzę. Intersection ahead, dobra, więc Texas, 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 Texas. Farm Road. Klikamy bardziej zachodni. Dobra, odpisał, że nie ma, nie można specyficznych dźwięków wyłączać, co rozumiem kompletnie, ale da ekipie znać. Więc te dźwięki, że są wkurzające. Craft beer, sorry, closed. Australijsko to wygląda, oj, ale tu jest brzydko. I no, na Australii będę musiał się naprawdę wyfarcić, żeby dać radę. Bo pachoły są. Nie ma przeciwko oposom tegesków. Z tego co widzuję. No, ale gówniana kamera. Gówniana kamera. Wszędzie jest gena pierwsza. Z takimi drzewami. Nie mam pojęcia, gdzie mogę być w Australii. Zacznę od tego. Ale przynajmniej czwarta gena znowu, więc może coś ciekawego. November, January. Nie wiem. Jest napisane? Co tu jest? Over the. Jest coś napisane, ale nie wiem, co jest napisane. A to wygląda na użyteczne rzeczy. Jakaś dark map, czy dark map, jakoś tak miejscowość. Tasmania by mnie nie zaskoczyła. Myślę, że to może być zachodnia Australia. Z takim kolorem ziemi. I naprawdę próbujemy. Tak. Kurna. Thank you, Richard. Thank you, Oscar. Dziękuję, Zigzag, że mnie nauczyłeś. Wreszcie się nie wygupiłem na tej Australii. Dobra, 1282. Jakiś facet ma klan, tak, więc wiemy, że jest poceńcem. A to, że jest z Mongolii, tylko źle zwiastuje, ale Mongolia jest na tyle rzadkim państwem, że nie trzeba się o to aż tak martwić. Qualitas brzmi jak quality, jak jakość. Ale jest flaga indonezyjska na tym boczku. I ogólnie wygląda w miarę cywilizowane jak na Indo. Więc no co, w Jakarta i do domu. Lol. Chłop, co wiedział, jaka to jest wyspa, szanuję. Dobra. Czarne auto z tym na tyle Curaçao. To tylko i wyłącznie może być Curaçao. Ale nie wiem, gdzie w Curaçao. Tu, albo gdzieś tu. Nie wiem, gdzie mogą mieć takie, no... Jest tylko jedno w Geogesserze czarne auto z szynami. Ja jeżeli pomyliłem państwo, to nawet... O! Cracked. Absolutnie cracked, ale on też dobrze rozkminił. Ale sam fakt, że znał wyspę w Indonezji, to naprawdę szacun. To są gracze, którzy się dedykują do tej mety i żyją w tej mecie. Więc jakby była taka lokacja, gdzie meta jest czerwonym śledziem, to się bym bardzo... Bayonne. Bayonne jest gdzieś tutaj. Bardzo bym się zadowolił. I myślę, że tutaj mogę sporo zyskać. Jeżeli on nie zna miejscowości Bayonne oraz nie zobaczył tego vana, to mam spore szanse na danie mu bardzo dużo punktów, ponieważ jest to ekstremalna lokacja, jeżeli chodzi o Francję. Jest naprawdę bardzo daleka, więc 1500 punktów za same znanie miejscowości. Daleka od środka, że tak się wyrażę, środka masy państwa. No ale i tak przegram pewnie z chłopem, jakby z poceńców po prostu... Turcja? Spoceńcy są mocni w tą grę. I meta jest po prostu no najlepsza, co mamy. Pachoły wyglądające jak australijskie, ale jest to górzysta Turcja. Tutaj? A on klika na środek państwa. Nie spodziewałem się, że Turcja... No okej, okay, no Gruzja, tak, no ma sens, ale myślałem, że to będzie ta część górzystej Turcji, która była kiedyś grecka. Rosja? Chociaż... Chciałem powiedzieć, że taka super wschodnia Rosja, ale z drugiej strony Ukraina nawet może wejść, bo... Znak ustąpi pierwszeństwa był bardzo europejski. A teren jest taki, no, mokradła. Bagno! Kolor auta, nie widać, po czwarta gena, okej. Okay.
Blacha rosyjska. Dzieci się bawią. Daj mi jakikolwiek napis, będę zadowolony, co? Chociaż to nie wygląda jak miejsce, gdzie były napisy na chałupach. Auto ma z lewej kierownicę. Co mi bardziej leci na krowy po prostu. U, jest napis. Ulica Mołodeczna. Mołodeczno! Mołodeczno jest tutaj. Gdzieś tutaj? Kliknijmy tu. Tutaj jest Mołodeczno, nie? Mała Dieczna. Ale mi to leci takim wschodem, zachodem, przepraszam, Rosji, ale mogę się kompletnie mylić i to może być druga część, więc dajmy szóstkę, że się boję. Jeba, a no tak, bo tamta czwarta gena. Tam jest, pod Ulan-Ude jest czwarta gena. Chłopcu ma drip. Strategia czekania chwilkę na duela jest dobra, bo rzadko trafiam na tą samą osobę. Jakby jest nas tylko 2300 w tym czempionie, więc jest spora szansa, że się natknę na osobę Palavela. Sri Lanka. Dobra, na tą samą osobę dwa razy, szczególnie z rzędu. No jak ktoś gra, no to wiecie. Czy ja chcę idealnie to robić? Chyba nie chcę. Po prostu klikam w środek i do widzenia. Tutaj kiedyś Most Adama to się bodajże nazywa, tutaj kiedyś można było przejść. Chciałbym na tą wyspę kiedyś sobie pojechać, zobaczyć co tam cholera się dzieje. I czy Adam tam jednak jest ciągle. Dobra, on był kapkę bliżej. Czy jak to się nazywa ten rejon? Saragamua, boże. Dziwne są te języki. Żółte blachy tam były, żółte blachy tutaj są. Żółte blachy na napisach. Można napisać o żółtych blachach jakiś poemat. Vientiane, Luang Prabang, coś takiego. Po kierunkowych można się dowiedzieć. To jest Laos. Bo są szyny na aucie. I niestety nie rozczytamy tego wszystkiego. 020 telefon. To chyba jest Vientiane. Luang Paxe. No, nie wiem, nie mam pojęcia. Jest tu kilka miejscowości tylko. Nie chciałem dać tej motki, ale whatever. Irlandia? Żółte przerywane pasy na skraju i białe chałupy i taki teren żywopłoty wzdłuż jezdni. Niesamowita Irlandia. I to Gaeltacht tak zwane, czyli część Irlandii, gdzie się jednak mówi po irlandzku, a nie po angielsku. Imperium Brytyjskie tam sobie wzięło to. Słup. Każdy twój ruch. Wszystko co robię, to robię dla braci. Meksykański mega. A gdzie jesteśmy? Norti, Serbimos, Domicilio. On na pewno wie, że to jest Meksyk i on puszuje to. Więc dajmy w środek Meksyku po prostu. What? Dlaczego były meksykańskie słupy w Kolumbii? Były ośmiokątne. Nie widziałem żadnego auta. Chłop naprawdę dobrze, że spuszował. Kanada. Holy Angels School. Dobra, nie popełnijmy tego samego błędu drugi raz w Kanadzie. Foods LTD. Nie mam pojęcia, gdzie to może być w tej Kanadzie. Ale są tory. To też sporo nam mówi. Bo nie jesteśmy zbyt północno. No ale możemy być wszędzie. Wiecie, Alberta, Saskatchewan, tamte rejony. Patient Transfer, Schreiber. Numer telefonu kierunkowy by mi bardzo dużo zrobił, ale zajebista bryka. Może blachy również były widoczne, ale nie znam blach w Kanadzie, nawet jeżeli nie są odblurowane. Jeżeli są odblurowane. Oponent też szuka info zapewne. Chyba jezioro jest po prawej jakieś? Tak. Na zachodzie jest chyba nawet morze. Niestety nie ma kierunkowego, jest tylko jakiś węższy numer, że tak się wyrażę. Genie. No Genie to nawet w szkole mieliśmy. Snorkel. Co to jest? No powiem, że mega dupa. Ja klikam tu. Okej. Chciałem wyżej kliknąć. Chciałem kliknąć o wiele bliżej niż byliśmy. Rozważałem tutaj, ale kliknąłem bardziej do tego środka ludności i w sumie dało radę. Most. Który nie wiem, nie mam pojęcia gdzie może być. Heinze. Pachołki wyglądają austriacko. I to jest na pewno ten rejon, albo jakieś Bałkany czy coś. Tam było auto większe. Toni. Pan Antonim to jest stary alkoholik. Co tu jest napisane? Natuchpak. No, ta zachodnia Austria zawsze mi oddaje. Dobra. Witamy, Centrum Konwergencji. No, to musi być Gwatemala, ale na Gwatemali ciągle dam radę się wydupcyć.
bo jest to dość spore państwo. Jak kliknę w zły rejon na 2,5, to odpadamy, ale nie znajdę żadnego info, więc klikamy w środek ludności. Dobre info dostałem od Piotra, deweloper GeoGuessera, w sensie tam pracuje. Te dźwięki nie powinny w ogóle być w mojej grze. Oni je testują, nie powinny być publiczne i sam fakt, że je mam, to jest jakiś absurd wielki, więc mówi, że dziękuję za zgłoszenie tego. No, więc nie bójcie się, długo nie będzie tych znaków. Przez jeszcze może odcinek albo dwa będą te dźwięki i... Ale chłop się po prostu cały ograniczył. Nie no, po co ja na opony patrzę? W sensie to mi leci tak skandynawsko, ale super południowo w Szwecji albo Dania. Hunning. Dania, no widzicie? Dobra, zawsze klikam w Odense, teraz klikam w Continental. Boże, czkawka, kontynentalną Danię. Może coś z tego, jak ja ugram tą grę, to nie wiem jakim cudem to będzie, ale miejmy nadzieję. Jednak Odense by oddało. A szkoda. Ale nie ma takich dużych obrażeń, no dobra. Dobra, pachoły. Rosja, Ukraina. No i miejmy nadzieję, że jest to jak najbliżej Kijowa, więc i po polsku, i po angielsku trzymam kciuki, fingers crossed. Szeroki... Brzeg? Szeroki brzeg? Możemy być nad rzeką, bądź nad morzem. Albo po prostu być... Jesteśmy bliżej. Przy granicy rosyjskiej. Szeroki brzeg. Albo tak, bo G to jest takie H w ukraińskim. A jak jest G z takim tegeskiem śmiesznym, to jest... Fart mi sprzyjał do tej pory, ale nie sądzę, że na Francji jestem dobry w zgadywaniu rejonów, więc trochę poszukamy info. Dzięki, szefie. Tu. Tak samo klikamy, a on jest bliżej. Ale nie umrę od tego chyba. No. Mulaj. Dobra, na tym jest szansa, że odpadniemy. Ktoś z nas w sensie. Jest meczet. Przynajmniej to wygląda jak meczet. Masjid, no to jest to meczet. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo jeżeli to jest Mulijaya. Nie. Gdyby to były Filipiny, to bym wiedział od razu po meczecie. Bo mi nawet powiedzieliście, że tam jest muzułmańska większość. To jest indonezyjska rupia. Merokok. To wiecie, ja patrzę na słowa i nie wiem, które słowo jest użyteczne, które nie jest użyteczne, ale... No dużo jest muzułman tam. Walk-in interview. Jakiś wielki billboard, pusty. No i Indonezja jest tak rozdzielona po tych wyspach. Nie znam żadnych aut, nic. Salsa Hotel. Bulakamba Brebes. Jalan Bulakamba to jest nazwa miasta, Brebes jest chyba rejon. Ale nie znam takiego rejonu i to kompletnie nie brzmi jak rejon. Skan? Nie sądzę. Oho. Policji Bulakamba. No nie, ja umieram tutaj kompletnie. LOL, okej, okay, dał radę. Jaki to jest rejon? GG typie. A Bulakamba to miasto, no to nie miałem szans. Jeszcze jedno. Zając, z tobą kiedyś graliśmy. Czechu. Ograniczenie, Private Land Keep Out, Wielka Brytania jak nic. Wyspa Man to może być, ale nie widzę tych. Everly, by way. Taki środek Anglii po prostu bym klikał. Chociaż krówki... Nie wiem, Walia mnie troszeczkę ciągnie, więc kliknijmy w Birmingham. Okej, jednak tutaj na dole. Obok Marlborough. Australia czy Nowa Zelka to była? Czy RPA nawet? Lee Volunteer Fire Brigade. Hauraki, no to już wiem, że to ta Nowa Zelka. Nie znajdę Lee na szybko. Lee Central, no okej, okay, może coś nam da. Czyli to może być sporawa miejscowość. Dobra, Lee Wolf. Wolf znaczy, że jest nad morzem. Tylko, że wiecie, że tutaj może być tak, że na mapie jest jakaś kurna maoryjska nazwa, a to jest lokalna angielska nazwa i jest jakaś wielka kłótnia. Lee General Store. Matakana Walkworth. 22 km do Walkworth.
I to już jest nazwa, która myślę, że... Walkworth jest. Na południe jest Lee. Elegancko. Naprawdę to jest 20 kilometrów? Myślałem, że to państwo jest większe. Coś czułem, że widziałem wcześniej to Walkworth, jak skanowałem na początku. 109 metrów. O! Chłop również znalazł. Nice. GG o jeden punkt, nie? Nie klikałem nawet specyficznie, nie wiedziałem, że on znajdzie, więc wielki szacun. Żółte pasy tak spowalniające, Sitio Historico, ciekawe. Mega ciekawe, że takie żółte spowalniajki, one chyba się widuje je w Ekwadorze. Bidia de, coś tam. Regiunos. Wygląda jak Rosja, to jest czarne auto, what the fuck. Czarne auto teraz mnie niepokoi. Może to być jakieś dziwne PR, to wygląda jak Argentyna. Ale takie spowalniające? Bidia 25 maja. Gdybym wiedział, jakie państwo otrzymało 25 maja niepodległość, to bym był w tej chwili kozakiem, ale no niestety nie znam tak dobrze Malargę. Zobaczmy tutaj najpierw. Nie. Nie chcę klikać w to Peru. Dobra, klikamy gdzieś tutaj. Okej, zachodnio było. W Mendozie. Naprawdę nie sądziłem, że to będzie tak zielono w miejscu, które na mapie jest żółte, ale to po prostu pokazuje, jak mało można ufać temu. Europa mówiąc geograficznie, zobaczymy, jak szybko możemy się dowiedzieć. Einbahn. 15 dystrykt, 13 dystrykt Wiednia. Czyli tu. Albo bardziej na dół, ale myślę, że kliknąłem dobrze. No, kropka, przecinek, co w ogóle wygląda dziko, ale chyba jest nawet gramatycznie poprawne. Favoritan jest chyba 12. On kliknął lepiej, ale... myślałem, że Molding jest napisane, to byłbym ja. Okej, ciekawie, Palma. Truck. Dead End Hanua, to Hawaje. Klikam w Honolulu, a nie w dużą wyspę, nie wiem dlaczego. Ale z taką nazwą i z takimi samochodami, wy macie... Również mają tą tęczę na blachach. On wie, że to są Hawaje, to jest kwestia, która wyspa. A dlaczego nie kliknąłem dużej wyspy, nie mam pojęcia. I miałem rację, cholera, byłem tutaj w Test Drive'ie. Kurna, Test Drive Unlimited, taka dobra gra. Czekam na Test Drive Solar Crown, jeżeli wy też będziecie grali. Fortaleza do Abunia. Fortaleza po prostu znaczy forteca. Ale mamy tutaj złote info, 69. Mato Grosso chyba, że... Nie, Tocantins, nie. 69 chyba tam jest. Abunia. Ale dlaczego tak napisane? Dobra. W sensie powiem wam tak. 6-8 to jest Acre, więc jesteśmy w Rondoni, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, albo w Tocantins. Ale nie wiem, coś mi mówi, że 69 to Tocantins, poza tym jeżeli on kliknie wybrzeżowo, to i tak będziemy bliżej. Okej, Rondonia to 6, tutaj jest Abunia. Okej, ma to sens, że jest na granicy, on był nawet bliżej. Więc mogłem kliknąć tam, ale wiedziałem, że 68 jest w... Tam się Acre nazywa ten najbardziej, czy Parę? Czy Para, ten najbardziej zachodni. Bargain Rentals, Sea Firm, Toilets Hostel. Wygląda jak południowe, południowa, przepraszam, Nowa Zelka bardzo. To Rent Bookings, Elgas. 04 mi sugeruje, że to jest południe... Nie... Albo południe północnej wyspy, albo północ... Tej. Co tu jest napisane? Nic. Co tu jest napisane? Port Campbell. Ja nawet nie wiem, czy to, które to jest państwo, ale wszędzie mamy białe blachy. O, giveaway. Pokaż giveawaya. Nie, to tylko rondo niestety. Dobra, poka to. Australia. O, cholera. Campbell. Jesteśmy na wybrzeżu na zachodnim, co jest jeszcze gorsze. Camp Campbell. Blachy są białe, co mi dużo mówi. Port Campbell. Dobra, to jest rental, więc na to nie patrzmy. Białe blachy. Bushfire Piece of Last Resort. I to jest... Dobra, nie jest to całe to wybrzeże. Nie jest to tam, to dobrze wiedzieć. Po prostu sobie wykluczam rzeczy, nie? To może równie dobrze być tutaj. Okej, Port Campbell. Port Adelaide.
Zigzag mi już raz pomógł w tym odcinku, więc chcę to zrobić ponownie. Ale tu jest ładnie. Siedzę. O, oponent znalazł. Pokaż mi to. Nie mam pojęcia, klikam tutaj. Okej, to było jednak w melee, znalazł. Trochę oberwę. Pewnie nawet widziałem to na mapie, ale po prostu nie dałem rady przeskanować. A szkoda. Potrójne obrażenie, salasz. Okej, on ma mega przewagę, bo to jest chyba jego język nawet. Tak. Już widzę, że to ten rejon, więc GG. Nie daje mu znaleźć. Tleńska Dolina. Narodny Park, no. Byle gdzie tutaj. On chyba wygra. Byłem w miarę blisko. Białe auto, Unique Fruit and Veg Shop po angielsku. Botswana, jak nic. Czarno-żółte te. No on będzie wiedział na bank. To jest bardzo dobry gracz, który nieraz nas pokonał chyba. No ale rozpoznałem państwo, więc może to jest to Gaborone. XD. Lechutu. O, oberwał wreszcie. Potwórne obrażenia. Hiszpańsko. Santa Maria to jest... O, ile informacji. Hector Barragan Burgos. Call Centro CP. Dobra, to jest Meksyk? Tak, ośmiokątny ten. CP, co może być CP? Chiapas albo Campeche? Nie wiem, ja tutaj czuję, że jest o wiele cieplej. Yo! To był pląk! Ja kliknąłem byle gdzie na północy. Belgia? Górzysta Belgia, co jest mega dziwne. Pokaż mi ten napis. Nic nie widzę. Ale małe znaki ustąpienia pierwszeństwa znaczą raczej Belgia. Jak to jest po górzysta Belgia, to jest w Luksemburgu w Belgii. No nie, dobra. Tu jest belgijski Luksemburg. No. To jest tak... ta prowincja się nazywa Luksemburg, to jest też ciekawostka. Jest szansa, że to ugram, ale mała. Oj. Co to jest? Znak. Kropka B znowu. Sztos. EGZ. Jaka dziwna nazwa. R42. 42 tutaj. Shuttle? Wiem, gdzie jest Shuttle. Przynajmniej kiedyś wiedziałem. N912. No dawaj. Dlaczego to idzie w górę? Głupota jedna. A to jeszcze idzie w dół. EGZ. Chyba co to za nazwa jest? Co tu jest napisane? Linii. To jest chuj. Pod moim tym. Linii, shuttle, unuz. Nie, to są takie zadupia. Namur 27. Wiem, gdzie jest Namur. Dobra, to nam dużo. Jest shuttle. Tutaj gdzieś. Foslavie. Tutaj kliknijmy. No, bliskie, bliżej byłem, znalazłem. Że Namur mi pomógł, to dzicz. Jak ja to ugram, ale nie ugram, ale i tak będzie fajnie. Żółte na środku. Mega dzika Kanada. Tamtego znaku nawet nie patrzyłem, bo nie wiedziałem, że nie jest pomocny. Co to jest? Kła? Morel Epser tam jest napisane? O cholerę chodzi. Czy to może być ten północny Quebec głupi? Jakby tam nad tą zatoką śmieszno? Że tu? Rivière du Loup. Du Loup. Czyli rzeka wilka. Wilcza rzeka. Nie mam żadnego pomysłu, co tam jest napisane. Pierdu. Ale nie, to musi być północno. Tutaj jest znak drogowy? Morel Boyer. Mega ryzyko, ale myślę, że to jest północny Quebec. I
scared. Confused. Ja myślę, że to jest jakoś tutaj. No to GG. Który pomyślał, że nazwą tak miejscowość. W Northwest Territories byliśmy, albo niskie drzewa, okej, okay, never mind. Dzięki za oglądanie, było dzisiaj mocno.